Ale moi drodzy, nie wiem gdzie jestem. Tepło mnie gdzieś, moi drodzy. On przeteleportował mnie w pewne miejsce i nie wiem, czy on w ogóle tutaj ma dostęp. Prawdopodobnie nie, bo go nigdzie nie ma. A jestem tutaj od jednego dnia. Ciągle chodzę sobie po tym, jakieś miasteczko tutaj jest. I nie wiem, jest tu nazwa Dragoncraft. Dragoncraft, to jest takie miejsce. No i chodzę sobie tutaj, nikogo nie ma. Ja nie wiem, co ja mam robić, ja nie wiem w ogóle, jak mam się dostać teraz na Wojanowice. Nie mam pojęcia, co robić po prostu. Patrzcie, w ogóle tu jest jakiś... Troszkę to strasznie wygląda, jakiś miecz pokrwawiony. Ale oj, nawet jakieś ziomki są, tylko to są ruszają się tak, tylko machają tylko rękami, prawda, i się nie odzywają do mnie, no. Sam, ten ma w ogóle jakiś młot, jakiś budowlaniec. Kurde, no nie wiem, jakiś Einstein. Co ja tu mam robić, widzowie, nie wiem. Ale przyjaciele, nie wiem, dawać znać w... O, halo? Cześć. Co tu robisz? Dlaczego ty masz tylko majty? No czekaj, proszę mnie tu nie oceniać, tak? Ej, dobra, bo ja jestem tutaj, ty też tutaj, ja ogólnie ty, bo ja jestem tutaj jeden dzień już i nie wiem totalnie, co robić. I... Słuchaj, ja tu zostałem zamknięty 2 miesiące temu i ja też nie wiem, co ja mam robić, tak, że jestem przekonany, że ktoś w końcu jest! Aha, okej. Okay. Tylko troszkę mnie wsprawia tutaj w kompleksy, bo kurde, masz taką klatę, prawda? Sześciopak, chyba nie dogadamy się. Znaczy, słuchaj, mam klatę, ale mam też telewizor w ręce, właśnie oglądałem plebanie. Też mam, tak się składa, że... Właśnie, a ja mam jakieś... Patrz, mam pada, mogę sobie zagrać w gry, tylko nie widzę konsoli, no nie, nie wiem, do czego to jest podłączone. To weź czekaj, to ja trzymam telewizor, ty trzymaj pada i możemy grać, nie? I faktycznie! Ja nie mogę. O nie, na poziomie swoich majtek to trzymasz tak niezbyt, ale... Dobra, no nie wiem, znasz to miejsce w ogóle jakoś, nie wiem, bo tak sobie tu siedzę, prawda, i... no, co tu robić? Dragoncraft. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest nazwa. Tak, to jest nazwa. To jest nazwa tego przeklętego miejsca. Wiesz co, ja tu zostałem zamknięty jeszcze w czasach, kiedy tutaj było ładnie i pięknie i nie było tak strasznie halloweenowo. Ale no, jest tak mrocznie, Bardzo mrocznie, a liczę, że na święta będzie nieco ładniej. Próbuję z nim gadać, bo on się patrzy non stop na mnie, a on, no nie wiem, nawet się nie odezwie. Jakiś, nie wiem. Znaczy, ma jeden wielki napis odwiedź sklep, także chyba chce ci coś sprzedać. Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. Co my tu mamy? Wojny gildii. Kurde, jakieś bitki tu są. Nie zwróciłem na to uwagi, jestem tu jeden dzień, nawet tego nie czytałem. No to słuchaj, no to masz tak. Tutaj jest budowa. Ja to próbowałem klikać, ale tu się nic nie dzieje, więc no, tutaj chyba dadzą przyszłości. Fajny ma młot. Zlodowacenie to jest akurat bardzo ciekawy świat. Tutaj można się strzelać i biegać po ścianach i w ogóle... Czym strzelać? Od kiedy w Minecrafcie masz jakieś bronie? W ogóle to mnie dziwi, że pierwszy raz takie coś w Minecrafcie widzę. Takie coś. Nie wiem, twoje jakieś skrzynki? To można otworzyć? Skrzynki. Posiadane 10. Po każde chyba. Słuchaj, można otworzyć, a jak sobie potwierasz, to właśnie możesz takie skiny dostać. Ja. Takie fajne miecze na przykład. I patrz, jeżeli szukasz miecza, chcę, nie, to jest idealny miecz. Wtedy jak ktoś ci widzi z daleka i widzi napis miecze, to dokładnie wie, co trzymasz w ręku w tym momencie. Ale poczekaj, to jak to otworzyć? To mam kliknąć po prostu w to, nie? Kliknąć sobie prawym i wybrać skrzynkę. O kurde, losowanko. Akurat drewniany, więc trafiłeś najgorsze co mogłeś. Tak, ale to gdzie on jest teraz? A, to w gierce będzie potem, tak? Tak, dobra. Będzie w gierce. Otwórzmy. A mam nadal... Nie, mam już 9, dobra. Elficka, dobra. Co w elfickiej? Proszę, nie drewniany, please. Jakaś motyka. Elficka ma motykę dostałem, jakby z emeraldów. Dobra. Teraz wakacyjna skrzynka. No prawda, wakacje się skończyły, ale sprawdźmy. Co to jest? Dostałeś lód świnkowy, najlepszy skin. No właśnie, czekaj, bo to na czacie wszystko pisze, ty widzisz, co ja dropię. A faktycznie. Tak, miałem czat włączony. Dobra, czekaj, jeszcze mam więcej. Jeszcze jest dwie skrzyneczki, prawda? Zobaczmy, te główne otworzę. O kurde. To jest ta diamentowy miecz, to jest rzadki skin. To jest coś pięknego. No i kurczę, mam skina, prawda? Sprawdźmy dalej. O nie, to jest... Dobra, tego nawet nie patrzmy na to. Drewniana motyka. No. Co my tu mamy dalej? Jak chcesz zobaczyć, jak one działają w praktyce, to możemy przejść bezpośrednio na wojny gildii. Dobra. Tam widziałem, że można sobie chwytać brońki. O, jestem. Chcę sobie chwycić. Wytłumacz, gdzie ty jesteś? O, jesteś tu. Jak ty szybko biegasz? Jest Ricardo, prawda. Dobrze, tu jakieś kolejne miecze są. Prawda, i gdzie teraz?
Wiesz co, generalnie zanim pójdziemy w świat, to ja bym odebrał od tych wszystkich tutaj ludków jakieś bronie. Mhm. Kowal zapewnia pancerz, to ja bym sobie wziął. Od nowa co 6 godzin, mogę wszystko sobie wziąć. Wszystko tutaj pojedynczo, tak? Tak, praktycznie. Tak, wszystko możesz wziąć. No i elegancko, aha, i dopiero mogę za 6 godzin. A, czekaj, a ja hełmik już mam chyba, tak? Dobra. No i elegancko, tutaj, ciach, dobra, mam wszystko. No, i co, będziemy się bić? Ja proponuję, nie, no. Ja liczę, że będziemy przyjaciółmi. Pychotka, tak, co my tu mamy? Aha, mogę sobie też wszystko, co 6, nie, co 18 godzin ten. Dobra, no zabiorę sobie wszystko, prawda, no, jak za darmo, to no trzeba brać, nie? O, tak, świetnie. Za darmo, no kurczę, no kto by nie brał, no pamiętaj, że jednak masz polskie wędkarz, korzenie, rybak. No rybak co 2 godziny, no i to on ma dostawę co chwilę, tak, no i to się szanuje. Tutaj mamy wędkę i łódkę, dobra, wszystko po kolei. Gnomek, co ty masz? O kurde, wybuchowy jesteś, prawda, taki sylwestrowy bym powiedział. Rolnik szuka żony, o, piękne rzeczy masz, tylko takie, nie potrzebuję tego. I mamy łucznika, świetnie, kusza, łuk. No i elegancko. Dobra, prowadź dalej. Mogę cię zaprowadzić, ale wcześniej mogę ci pokazać jedną rzecz, bo ja znalazłem taki jeden sekret. Tutaj generalnie jaki z tego miecz? Co wiem, to jest... No piękne są. Tutaj z tego co wiem jest generalnie dużo, dużo sekretów poukrywanych. Mm-hmm. I w ogóle jak już jesteśmy przy skinach, wyobrażasz sobie taki piękny skin jako patyczek? Pa! Twoja podobizna! Ej, faktycznie. Poczekaj, co to ma być? Spotkał brata bliźniaka, nie? Dobra, ja chyba zostanę na dłużej wtedy. Dobra, no lecimy dalej w takim razie. Właśnie ty... mogę ci pokazać jedną rzecz, bo znalazłem taką dosyć ciekawostkę. Słuchaj, wiedziałeś, że w Minecraftie są kraby? Kraby? Nie. Kraby, to patrz. Tutaj są rozstawione. Ej, faktycznie, klatki. Ej, one mają jakieś klatki. I w tej klatce to jest krab. Dobra, to jest piękne, nie? Krabik, bo ja wiem, że ty tam masz problem. Złap sobie rybkę. Karmi, kurczę, kraba. Mięsko. Trzeba pomagać sobie, tak? No pewnie. Dobra, gdzie jak wejść na tę wojnę gildii? Teraz musimy wyjść z lobby, a żeby wyjść z lobby, po prostu musisz kliknąć tego duszka. Dostała teleportacja i on ma ten hełmik w ogóle, jakiś telewizorek. Dobra. A teleportacja za kilka sekund. Lecimy! Dzień dobry. O, jestem w niebie, ty! Latam! Lecę. Jestem jakby na zwykłym... O, czekaj! A, mnie rzuciło! Czemu ty tak leciałeś szybko? Aha! Zrozumiałem. O kurde! Może. Ja zginąłeś, nie mogę. A, i to jest normalny survival jakby. Ale pogers. Dobra, tu są twoje itemy, nie będę ci tutaj kradł, prawda? Ty, ja lecę nadal, pa! Nigdy nie zginę już. O dobra, nie, już jest git. Już nie mam tego, jakby tej potki na spadanie. I normalnie teraz, jak mogę te skiny sobie tutaj, prawda, ten, zapodać? Jakbyś chciał sobie zapodać skiny, to musisz teraz kliknąć F. F, o, no. Pod przyciskiem F masz główne menu. Skiny. Od lewej jest przycisk tak, skiny. Możesz sobie albo wybierać po każdym zestawie, jaki jest dostępny na serwerze, albo kliknąć na kompatybilny z aktualną grą. Tak. I wtedy jak na przykład masz żelazny miecz w ręce na przykład, to możesz sobie wybrać skin na niego. Tylko pytanie właśnie, czy masz jakiś skin na żelazny miecz? Nie mam. Mam na drewnianą motykę mam, o! Świetnie! Dobry biznes. A czekaj, a co ja miałem ten miecz, co mówisz, że jest dobry? To na który to był? To był na diamentowy. O kurde, no i... No i świetnie, tylko to trzeba diamenty znaleźć. Czy ale sprawdzę. No. Fakty, a ja na ten lód świnkowy jeszcze mam, na diamentowy, no i pięknie. I zarąbiste to jest, bardzo mi się podoba. Bardzo oryginalny pomysł, dobra. No, także, i co tu, czekaj, jak tu jest na F wszystko, tak? Wojny gildii tu są, dobra. No, ale te skiny to jest pok totalny. Mamy i smoczne, jak zdobyć monety? Monety wypadają tobie jak dropniesz duplikat, czyli jak na przykład wypadnie ci 2 razy ten sam skin na żelazny kilo. Aha. To dostajesz monety, siano a monety zostajesz. Możesz po prostu dostać. I tylko w ten sposób możesz zarabiać, tak? Póki co tak, ale z tego co słyszałem, to jest w planach wprowadzenie takich jakby systemu questów, achievementów. Jak wykonujesz dane zadanie, to po prostu dostajesz monety. Czaję. To ja z tego co słyszałem, ma być dopiero na przyszłą edycję, nie na teraz.
Także zobaczymy po prostu w ciągu najbliższych paru tygodni, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. I potem za te monety co można kupować? Właśnie skiny. O, no i elegant. A ty masz skina, jaki fajny ty. I to jest normalnie, masz też ten, taki gigantyczny masz ten miecz. Dobra. No, tutaj jeszcze mam... No co, no to na gildiach chyba wszystko pokazaliśmy, lecimy dalej, nie? Tak. Znaczy, jak chcesz, to możesz to jeszcze parę skrzynek pootwierać, to po prostu też ci wypadnie jakiś skin fajny. Właśnie, może mi dropnie, czekaj. Sprawdźmy. Please, Jezu, do wędki. To jest marchewka na pod... Aha, super. Lecimy dalej. Tutaj nawet ja myślałem, że to są skiny tylko do broni, nie? A tu jest... O, żelazny kill-off. Właśnie, to mogę mieć tego skina nawet teraz. Ciach. Żelazny kill-off. No. Puh. Jakie dobre. I to od razu działa. Nie, wybitne. Wybitne, nie powiem. Jeszcze pootwieramy sobie. Jeszcze trzy skrzyneczki sobie otworzę. A, dajmy tą elfową. Elficka tarcza. Aha, i to jest na tarczy skin, nie? Zwykły. Mhm, dokładnie. Dobra. Tarczę też sobie możesz wybrać jaką chcesz. Dwie skrzynki jeszcze. O, monety! To ze skrzynki też można dropnąć monety. Tak, tak. Właśnie jak dostaniesz duplikat, to dostajesz... Aha, i teraz monety. Ale to jest fajne, fajne. Drewniana, Jezu, jak ta drewniana łopata wygląda. Dobra. No to pokazane. I także lecimy do lobby. Jak wyjść do lobby? Tutaj poczekaj, ma... to ja ci dropnę tego skina, to możesz sobie pokazać tego... Na którym się dropiło? Jezu, jaki wielki. Na kół, skina, dobra. Aha, skina możesz dropić normalnie. W sensie, to jest tylko jedna broń, już nie będę miał tego skina, nie? To jest tak, jakbyś mi dał tylko. Znaczy się, generalnie tak jak masz teraz ten miecz, to ten skin zostaje z tobą po prostu na zawsze, nie? To nie jest tak, że nie jest jednorazowy. Aha. Jak będziesz miał diamentowy miecz, to możesz go sobie po prostu wybrać i zawsze ci się będzie zmieniać tego skina. Jezu, jak groźnie wyglądam. Teścik? Jezu, jak zabija, Boże, uciekam. Teścik? Dobra. Teraz tutaj klikamy gry i tu jest lobby, tak? Tak, tu jest lobby. Dobra, chodźmy do lobby w takim razie. I co jeszcze? Oprowadzę, byłeś 2 miesiące tutaj, więc liczę na to, żeby nie wziąć więcej troszkę niż ja o tym świecie, nie? Tak, to mogę ci powiedzieć coś takiego, że ja słyszałem, że właśnie teraz, w tym momencie, jak jest godzina... Bo z tego co ja słyszałem... Co, zabiłeś muchę? Bardzo śmieszne. No. To właśnie teraz w tym momencie jest sezon drugi. Sezon drugi, który potrwa do 14 listopada do godziny 23.59. Z tego co ja wiem, to właściciele... To jest dziś! To już jest, tak, w ogóle, to już jest! To jest dziś, to już jest teraz, to już jest w tym momencie i wszyscy mogą na ten serwer wchodzić. Jest to o tyle fajne, że nagród jest przewidzianych o wartości 20 tysięcy złotych, czyli gracze mogą wchodzić, grać z kolegami i wygrywać fotele, Wizowie, wygrywać macie biurka. Szansę mnie spotkać o 18. Znaczy o 18, w sumie bardziej to o tej 19.30, także wbijajcie na serwerek i możecie wzbogacić się nie dość, że przez to, że gracie w Minecraft. A jak to działa? Jak to działa potem? Że co trzeba zrobić, żeby dostać na przykład nagrodę albo cokolwiek? Żeby dostać nagrodę, musisz zająć miejsce w rankingu. Możemy przejść jeszcze raz na gildię, wyjść sobie z lobby, przejść na gildię. I jak klikniesz sobie F, to przygotowaliśmy takie specjalne menu podwojny gildii. To jest drugie od lewej strony. I tutaj generalnie masz dostęp do spawnów, do teleportacji do gildii, losowej teleportacji. Wymieniarka, przedmioty. Wymieniarka to też jest ciekawa rzecz, też ci zaraz o niej opowiem. To masz ranking graczy. W rankingu graczy jest kilka osób do tej pory, są tu głównie administratorzy. O, jestem ja! Także jesteś i ty, także ich nie uwzględniamy. Fajnie, że twarz widać tak ten. Nie, mega to jest zrobione, dobrze. Nie widziałem tak, na żadnym serwerze. A nawet jak jest powiedzmy 30 osób w rankingu, bo ty masz tylko 25 miejsc, nie? Jak będzie na przykład 30 osób w rankingu, to normalnie ci wyświetlają tobie też takie strzałeczki, że możesz sobie... Aha, przewijać. ...po tym rankingu. No, mega, dokładnie. Mega fajne. No. Tak, i jak masz ranking gildii i masz ranking graczy, to właśnie osoby, które będą miały najlepsze wyniki w rankingu graczy, dostaną nagrody i osoby, które będą miały najlepsze wyniki w rankingu gildii, również dostaną nagrody. Nagrody. I teraz ci pokażę jeszcze jedną rzecz. Rzecz, która jest super i rzecz, której też na pewno nigdy nie widziałeś. Mianowicie, jeżeli zakładasz sobie gildię, to przy założeniu... Ja gildii, nawet jak tak... zjesz, to się ładuje jedzenie, ty. Ja nie mogę. No. Jakie, to właśnie jest jakie, taki... Te detale. No to właśnie jest taki cooldown, o, żeby kurde, ludzie co nie spamili zbytnio.
To są właśnie itemki na gildię. Zaraz ci pokażę, zaraz je sobie wezmę i pokażę ci, jak się zakłada taką gildię, bo to jest też fajna sprawa. Będziesz w szoku. Gwarantuję ci, że będziesz w szoku. Powiem ci szczerze, że właśnie na serwerach gildii, nie wiem, grałem może kilka razy. Właśnie nie grałem nigdy. Dlatego pokaż mi, jak to działa. Jak zrobić gildię, no. To jakoś robisz jakiś taki jakby totem, żeby to zaczęło działać? To znaczy tak, musisz sobie wpisać na czacie ukośnik załóż i możemy... Jaki byś chciałbyś ukośnik tak? Załóż. Jaki chciałbyś tak gildii? Tak... Bulion. trochę długie, a nazwa gildii? Nazwa... Bulionownia. Bulionownia. Oj, tak gildii maksymalnie 5 znaków, to zróbmy może bulio. Dobra, bulio i bulionownia. Dobra, i patrz, teraz albo założyłem gildię. Przez u otwarte. Dobra. I patrz, teraz je możesz z tym nic zrobić, ale uwaga, uwaga. Jesteś gotowy? No. Patrz teraz. Co to jest? Mam zamek. Bulionownia, pokaż to jeszcze raz. Zaproszenie wygasło, to jest zaproszenie do gildii. Aha, to jest ja. Widziałeś co? Kiedyś coś i takiego? To widzę, nie ile... ma czegoś takiego. Kto jest na serwerze w ogóle i widzę twoją twarz teraz w tym, jak rdzeń kliknę. Tak, i teraz, jeżeli chcesz, to ja sobie teraz opuszczę gildię, zostaniesz jakby właścicielem gildii i możesz... I zapraszać mogę. Chodź tutaj, teraz... no Ricardo, no nie opuszczaj mnie. I teraz jak sobie klikniesz na przykład w menu gildii na mój awatar, to możesz na przykład przydzielić mi rangę, wyrzucić... żeby nie był zwykłym szeregowym. Jasne, no pewnie. Trzymaj. Zarządca, nie? Napiszę sobie coś na czacie i cyk. Bulio, a co to jest? Szeregowy, a co jest lepsze, zarządca czy szeregowy? Zarządca jest lepszy. Zarządca jest wyżej, oczywiście, zarządca no jest wyżej. No i masz zarządcę. Nadajesz się. Twoje mięśnie teraz... będą same to robiły. I teraz generalnie jeszcze ci mogę pokazać ciekawostkę, bo zwykle na serwerach jest tak, że one działają na wersji 1.8.8, nie? Mhm. Z tym się na pewno spotkałeś. My działamy na 1.16.3. No na najnowszy, to już w ogóle. Tak, w związku z czym Nether Update. W Nether Update były dodane rzeczy typu Netherite, nie? No, pamiętasz, tak. To pamiętasz, jak klikniesz sobie F i przejdziemy jeszcze raz do tego menu Wojny Gildii, to drugi od lewej, to masz właśnie wymieniarkę, taka ikonka recyklingu, nie? To tutaj możesz sobie kraftować rzeczy, ta świnia, nie mogę, ma. Ta świnia ze zbożem. O, jest, widzę, to... netherowy hełm. Tak, i narzędzia walka mogę. Możesz sobie zrobić na przykład netherowy hełm. On wymaga zrobienia 6 tych bikonów, nie? A żeby zrobić 6 bikonów, to masz w zakładce zaawansowane bikon, tą magiczną latarnię, do niej musisz sobie tak, stworzyć... Tak, jakiś diament, jakieś bloki diamentów, emeraldów, coś tam. No. I właśnie dodajemy dzięki temu kilkadziesiąt nowych receptur craftingu i gracze mogą zdobywać takie itemki, których zwykle nie jeszcze ma. Jeszcze nowe receptury sobie wymyślili, ja nie mogę, jakby to... Widzowie, spotkajcie mnie, nie ma tutaj, on spokojnie, nic wam nie zrobi, Dragoncraft, macie wszystko w opisie. Tak, i właśnie edycja powinna potrwać przez 3 tygodnie, tutaj najlepiej sobie od razu pograć z kolegami, bo co ty tutaj? Ja ognisko, wiesz co, porozmawiajmy przy ognisku, przysmażmy sobie steka. Tak jest. Wiesz, to jestem gorącym chłopakiem, ale bez przesady. Potrzebuję zarządcę, halo, nie umieraj. Zarządca zawsze się przyda, nie? O kurde, to się odpala od razu. Tak, to się od razu odpala. O, ale nie zniszczyło. Mam plan. To nie jest właśnie bardzo przydatne. Dobra, na... pora, przykro mi rodzinka. Zabija krowę z dzieckiem, nie, ale... przepraszam. Opór. Kurde, jaki ma zasięg. Przepraszam. Dobra. Jakbyście byli na serwerze, uważajcie na niego. On jest właśnie, czekaj, mam skina do tarczy, chcę tylko to sprawdzić. Czekaj. Skin do tarczy, gdzie jest tarcza? Tu jest tarcza. Nie, to nie to. Tarcza. Jest. I co, jest? Jest tarcza? A nie zmieniło mi się, czekaj. Skiny... tarcza. Nie, spróbuj ją może do ręki przenieść. Aha, no bo tu jest ten. Do ręki, jest! A potem do... Jak to wygląda? Co nie? Takie jeszcze pasuje do koloru skóry. Poczekaj. Masz ten taki srebrny miecz, który ci dawałem? Ja ci coś pokażę. Tak, no. Bo ja mam idealny... Ja. Wiesz, czekaj, rzucisz mi go? Ja ci coś pokażę, po prostu będziesz załamany, nie? Jakie epickie. No, pokaż.
Patrz, jak możesz, bo to jest generalnie set. Te dwie rzeczy są zrobione w set. Jakbyś mógł mi dać jeszcze tarczę, to ja bym ci pokazał złoto, nie? Masz. Co to jest? Co to za maczuga, ty? Poczekaj. Jezu, a ile tu jest skinów? Ty nie wiem, jest tak tego dużo. To jest strasznie. No to generalnie wiesz, tak jak inne serwery, na innych serwerach często zdarzają się takie sobie praktyki typu a, wyślij SMS, to tam na przykład dostaniesz, nie wiem, VIP-a. Enchanting. VIP-a. No, znaczy się tutaj VIP-y też są, ale VIP-y nie dają. No tak, ale tam masz... jakieś, nie wiadomo, jakieś umiejętności, nie? No. Patrz, to jest w ogóle taki set, taki... Jaki? Ale zrobiście wygląda, no. No przekminione, nie? I przejrzyste są obydwie. Nie, kozackie, naprawdę. Ile w ogóle pracowaliście nad tym serwerem? O, półtora roku. Ja pierdzielę. Półtora roku pisania kodu. No to te informatykowi współczuję i... Może i tylko jednemu. I grafikowi też współczuję, że musiał tyle. Ja pierdzielę, tego jest tak dużo tutaj. Coś jeszcze jest do pokazania? Gdzie idziemy do lobby, nie? Możemy przejść... Gry i zabawy. Jeszcze Halloween tu jest teraz, nie? Taki klimacik. Klimacik Halloweenowy. Fajniutko tutaj jest. Jakieś alejki, prawda? Dobra, czekaj. Możemy zrobić coś takiego, że jeszcze możemy pokazać tryb zadowacenia na przykład. To jest ta strzelana, znaczy ta minigierka jakby, nie? Ja. Tylko dobra, ja bym musiał właśnie... O kurde! Jak to wygląda to wszystko? To jest co? To jakaś temperatura? Dokąd strzały? Uciekłeś? Gdzie jesteś? Ja jestem na tym zlodowaceniu. Na zlodowaceniu? O! Ja widzę, że się zainteresowałeś. Dobra, to ja ci pokażę ten tryb od razu. Czemu ty masz słonia? O, co no, jest grane? Tutaj też mamy skinki na bronie. Ja nie mogę, tutaj też? Dobra, jak się w to gra? Już ci mówię. Tu musisz kolorować ten? Jest, a tu mam ten. Ja już do administratorów piszę, żeby startowali mecz. No, bo tu jest taki mecz, że to od 4 osób startuje, nie? Bo tej osoby to jest takie... Niby okej, niby nie, więc albo dadzą mi komendę, albo zaraz... Minimum 4 osoby, może być więcej, czy tylko 4 osoby? Od 4 do 8 osób. To jest akurat sniper duel, ale jest kurwa tyle broni tutaj przekminionych. Ale to jest zarąbiste, ja w ogóle nie widziałem takiej minigierki. W sensie, na czym ona polega tu? To jest autorskie typowo. To jest takie, że się strzelasz 2 osoby. Dobra. Ty będziesz w enemy team. Aha, i tu wbijam, no efekt. No, tutaj właśnie dwie osoby, które są również ze mną zamknięte na serwerze, właśnie wbiły. Także możemy ci pokazać od razu, jak to działa. Efekt dobry. Dobry. Hej. 2-1. O, jazda. No, jesteśmy przeciwko sobie. Teraz na prawym strzelasz. Na prawym strzelasz. Na prawym, nie? No widzę właśnie już. No, kurde, jaki to ma zasięg w ogóle? Te daleki ma. Lecą proste, to są takie jakby snajpery. A ty mnie prawie trafił! Daj, Ricardo! Twoje mięśnie są tak szerokie, że łatwo trafić. Dobrze, że nie brzuch. Jezu! O! Jest! No nie, to nie. Ile masz życia? Zostało mi 26 stopni. Jak spadnie do zera, to jestem zamrożony i się nie mogę ruszać ani strzelać. A to jest... Ja nie mogę, jaki pomysł! Kto ma taki mózg? Zarobiste, nie? O, i teraz masz kolegę z drużyny zamrożonego. I teraz jak do niego podbiegniesz, to możesz go uderzyć. O, trafiłem cię! Możesz mu oddać trochę swojej temperatury. Tak? Jak mu oddasz trochę swojej temperatury, to wtedy on zacznie się ruszać. Jak mu mam mu dać, ty? Musisz go przytulić. Stać przy nim i go przytulić. Staję. Ja nie mogę, co ty... To jest niesamowite. Ej, mega mi się podoba, serio. Czekaj. Kurde, o! Jezu, strzelają do mnie. Ja do ciebie strzelam. Dostałeś ile masz? Zawsze się pyta, ile masz HP, a teraz ile masz temperatury? Ile masz stopni? 17 stopni, muszę do lekarza iść. No, to się powinno leczyć. Ty, ale ja widzę, że on jest mocno zamrożony. Czy ty go już nie rozbrażasz? Kurde, nawet? Właśnie nie tu. O, odmroziłem chłopaka, dobra. Ty, dostałem, ja mam 10 stopni, ty zaraz.
A, o, tam jest zamrożony. Dajesz temperaturę swoją. A, mogę go zrzucić? Zrzuciłem go! O! Zaraz zamarzniesz. O nie, teraz ja bym musiał. O! Nie, dwa strzały pod rząd! Ja nie mogę, koniec, Nie, mega mi się podoba. Ja nie mogę. Ale to jest dopiero jeden z trybów, który jest. Więcej map jest? Kurde, patrz tutaj, tu są różne bronie nawet. Jak to wziąć? Podnieś. Musisz to wejść. A, prosto wejść. Chyba strzelba. Nie, to jest ta mega, którą miałeś, ale na środku, to czerwone, to sobie możesz podnieść, to jest strzelba wtedy. To? Co to jest? Karabinek. Ale mega. O Jezu, mam jakąś plazmę. Jak pyrka. To jest podstawowy pistolet, a tutaj ci mogę pokazać. To są miny. To co ja trzymam w ręku, to są miny. I patrz, rozstawiasz sobie taką minę, nie? Jak wejdzie, ona, to jest dead. Jak przeciwnik w to wejdzie, to wybuchnie. Ale ta broń ma inne zastosowanie też. Bo jeżeli ja bym teraz strzelił w podłogę, to jeżeli ja strzelam w podłogę, to ten pocisk się odbija i działa jako bomba, nie? Także to jest jeszcze lepsze. Ja nie mogę. A, i ty możesz strzelać! Kurde, nie, zginąłem! Boże, nie doskoczyłem se. Zamrożono. Minus 2 stopnie mam, problem. Przytul mnie. Już biegnę cię uratować. O. To wygląda, jakbyś mnie jadł, ale... O, żyję. Temperatura wzrasta. Ciała. Sympatycznie. Mina. No, spróbuj teraz podłogę strzelić. O, już zapuścił. O nie, kurde, źle zrobiłem, kurde. Gdzie oni są? A tam sobie biegają. Automat mam jakiś tu. O, ale to jest moim. Trafiony. Cześć, zrzućmy go. Pa, 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 pyk. I cyk, nie może go uratować teraz, nie? Musiałby wracać gdzieś daleko. O, spadł mnie. Ale wziął strzelbę, więc uważaj, nie podchodź na blisko do niego. A, mam problem! Problem, jak wyjść stąd? Jak stąd wyjść? O kurde. Dwa razy skocz. O kurde, problem. Dwa razy skocz. A, double jumpy, ja nie mogę. O Jezu, spadłem. I nie dość, że masz double jumpy, to jeszcze możesz się odbijać od ścian. Jak jesteś przy ścianie i klikniesz dwa razy spacy, to ty się odbija. A, czekaj. Spróbuj sobie. Jezu, teraz. Co się stało? Odbiłeś się od ściany. Ja nie mogę. Faktycznie, pana lampę mogę sobie wskoczyć. Gdzie oni są? O, tu nawet masz takie ciasne pomieszczenia. No, ja wiele map i tu masz tego shotguna, go chyba jeszcze nie trzymałeś. Nie trzymałem go. Spróbuj sobie strzelić. O nie, nie, już nie mam go. O, tu jest, dobra. Musiałbyś sobie powiedz, ja nie będę do ciebie strzelić. Nie będę. Czekaj. Ja. Spróbuj strzelić do mnie na przykład teraz, nie? O kurde, ile dostałeś? Fajne, nie? Ile dostałeś? Także no to jest to naprawdę, to daje debysz, to konkretny. Kurde, nie. Przestań. Ile masz życia? No nie! Po plecach, Boże! 4 stopnie mi zostały. 4 stopnie! Co to ma być? Zamarznij! Tak, o nie, jest. Co? Ile masz stopni? 2! Ja nie mogę! Ja, porażka. O, nie, mega fajne. Ile jest takich mapek tak na oko? Oj, takich mapek o, jest... O kurde, jeszcze inna. 10 czy 12. Co? I do tego byśmy musieli jeszcze dorzucić takie, które nie są w rotacji, czyli łącznie będziemy mieli z 20 map dobrych. Co? To z 20 map będzie przygotowanych już. Pierdziele, myślałem, że tu będą 3 mapy. Nie. To jest nie. Mój? Akurat mapy mamy dobre. Ten klimacik taki jak na paintballu jakimś. No. Tak, bo to kolorowo. Generalnie jest typ, który miał troszkę, nie wiem, czy grałeś w Quake'a kiedyś na przykład. Tak, grałem. No to właśnie to tak ma trochę Quake'a przypominać, nie? Że jak podwójnie skaczesz, to są double jumpy, że odbijasz się od ścian, że masz bronię, biegasz szybko i w ogóle takie bardzo dynamiczne. Ale to jest lepsze. To jest znacznie lepsze. Bo to jest w Minecraft'cie, nie? Kurde, w kogo? Tego mam strzelać, pa! Bomby rozstawił. Oj, w bomby nie wbiegaj, one dają nie, bardzo nie, dużo. Ja ich nie tykam. Nie tykam. Kurde, nie myślę trafić. Full auto mi nie wyszło. O kurde, o, czemu dostałem taką bombę? Zrobił? A on strzelił do mnie z tym. Tym taką bombeczką właśnie. O, tutaj. No, dokładnie. To jest mój? To nie jest mój.
Problem. Jak nie ma niku nad głową, kurde. To nie jest. Problem. Problem mam. Idę po broń. Co to jest różowe? A to też jest kolor, w ogóle kolorystyką, że czerwone jest najlepsze, nie? Czy jak ten? Wiesz co? To znaczy jest tak, że różowe to jest jakby snajperka. To jest broń, która... Ej, zamroziłem go! Nie, snajper jest the bestie. No, snajperka jest bardzo mocna. Tylko trzeba umieć z niej strzelać, dawaj, bo to naprawdę musisz, musisz trafić i koniec, nie? No, ta no, podstawowa broń to jest tak jakby pistolet. To niebieskie to jest właśnie ta mega. Do tego zamroził mnie, zamroził. Ma snajper. Okej, ja to spróbuję to wygrać dla nas. O, grałem. O, Ricardo, no, zbyt wielkie mięśnie ma. Tak, i właśnie zielone to jest to jakby te miny to są. I znowu kolejna mapa, ale to już no. Możemy chyba do lobby tak, przejść, bo tego jest strasznie dużo. A też nie ma wszystkiego spoilerować, niech ludzie sami no, wejdą, sami wbijajcie i testujcie, nie, sami. Nie mega, serwerek, podoba mi się. Bardzo, gdybym miał więcej czasu, gdybym nie nagrywał na YouTube'a, grałbym. No, no. Plus jedno, także widzowie, no, on wam nic nie zrobi, wpadajcie na serwerek, może mnie spotkacie. Może mnie spotkacie, jest taka szansa, bo w sumie... No, postrzelać aż mi się chce dalej. Także, no, wbijajcie na serwerek, macie IP oczywiście w opisie. No to co, no to żegnamy się, nie? Ricardo. Tak, powoli trzeba będzie. No, także trzymajcie się, dzięki za oglądanie do końca, jeżeli ktoś widział i... Bijajcie na serwerek. Na razie.